Dobra pamięć. Cześć, jakiś czas temu miałem przyjemność wziąć udział w odcinku na kanale Ecolinguist, podczas którego osoba będąca native speakerem języka słoweńskiego tłumaczyła nam różne słowa, a my mieliśmy odgadnąć w języku polskim, rozmawiając między sobą z Norbertem, jakiego słówka tutaj użyła, jaka jest rzecz, o której ta osoba mówi. No i właśnie przy okazji jednej takiej zagadki okazało się, że można to całkiem zgrabnie zapamiętać przy pomocy mnemotechniki i chciałem Wam pokazać tym krótkim fragmentem, jak fajnie jest po czasie trenowania mnemotechnik przyswajać sobie nowe słówka z najróżniejszych języków. Ja do dzisiaj pamiętam to słówko i mam wrażenie, że naprawdę z czasem po latach wyrobiłem sobie fajny nawyk zapamiętywania słów w ten sposób. Tutaj chciałem Wam to tylko pokazać, żeby trochę Was zachęcić, zainspirować, udowodnić, że naprawdę po czasie to się staje praktycznie intuicyjne, nawykowe, automatyczne. Zapraszam do oglądania. Ljudi danes te zgodbe są tudi popularne. Aha, super. Ja już mam typ. Nie wiem, Maciej, jesteś gotowy? Gotowy. Literatura. Napiszemy. Ja spiszę. Ja sam napisala. Ja sam napisał. Ja sam napisał. Aha. Pokazujemy. Prawlica. Dobranocka. Bajka. Bajka. Ja i mam napisano bajka. Nie wiem, kaj pomeni dobranocka. Nie wiem. Myślę, że bajka jest bardziej adekwatne, bardziej pasuje, a mnie się od razu skojarzyło, że nie wiem, czy to jest synonim, czy dobranocka jest bardziej śpiewana, jak ty myślisz, Norbert? Dobranocka mi się kojarzy to z kreskówką, którą wieczorami się oglądało kiedyś, jeszcze nie było internetu, tak? Wtedy w telewizji dobranocka to był taki program dla dzieci. Wieczorami. Masz rację. Bajka, tak? A jak to będzie po słoweńsku jeszcze raz? Prawlica. Prawlica. I od czego to pochodzi? Od czego? Glagol prawiti. Prawiti pomeni govoriti drugim, pripowiadowati. Opowiadać. Govoriti drugim, a prawiti prawlica. Mam od razu pomysł na taką mnemotechnikę, jak to zapamiętać. A znasz jakąś postać z bajki, taką pierwszą, lepszą? Kubuś Puchatek. Kubuś Puchatek. Prał, czyli prać coś, nie? Prać. W pralce. Lica. Aha. A Kubuś Puchatek pierze lica. Puchatek? Mamy prał, lica, bajka. To jest pamiętam. Technika pamięciowa, mnemotechnika. Mnemotechnika. Tak, Maciej jest ekspertem od mnemotechnik i systemów zapamiętywania, więc tutaj wymyślił. Chcę zapamiętać twoje słówka, Jasmina, po prostu. Prawlica, Kubuś Puchatek, pierzelica. A, super. Dokładnie w ten sam sposób, jaki został tutaj zaprezentowany, możecie uczyć się nowo poznanych słówek z dowolnego języka. Wystarczy, że na poczekaniu wymyślicie jakieś skojarzenie do słowa w wersji w języku obcym i połączycie je do skojarzenia wersji z języka polskiego. Tak jak tutaj na przykładzie tej praulicy po prostu sobie to skojarzyłem. Oczywiście za wymowę mi wybaczcie, nie jestem native speakerem słoweńskiego. Jeśli macie problemy z językiem obcym, ze słówkami z języka obcego, to możecie wspierać się właśnie skojarzeniami. Z czasem zacznie Wam to dużo lepiej wychodzić niż na początku, także nie zrażajcie się. Jeżeli chcecie dogłębniej poznać tę metodę, to ja już na moim kanale opublikowałem taki materiał, jak uczyć się w ten sposób hiszpańskiego. Proste, trochę cięższe i bardzo ekstremalne słowa. Zobaczcie, ten filmik rekomenduję Wam. Mam nadzieję, że dzięki temu usprawnicie Wasze uczenie się języków obcych. Pozdrawiam.